Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy. Grasz Rodek Strikes Back na PlayStation 1. I pewnie się zapytacie, dlaczego z takim szczęśliwym humorem. Znaczy, dlaczego tak szczęśliwie powiedziałem? Ponieważ dzisiaj się wyspałem i przemyślałem jedną sprawę, mianowicie to z tym, że się odbijałem o to, że nie zrobiłem Let's Playa z napisami. Ponieważ szczerze byłem smutny z tego powodu, ale przemyślałem i powiedziałem, każdy popełnia błędy. Każdy popełnia w swoim życiu błędy, więc to nie jest jakby taka... Znaczy dobra, wina jest moja, ale cóż, nie będę zagłębiał się. Czas na Burn Down, czyli poziom z niedźwiadkiem. Oh yeah! Taki dobry poziom jest według mnie, ale nie jest on wcale najgorszy. Nie sprawiał według mnie żadnych takich problemów. Jest wszystko tacy. I powiem wam szczerze, że grałem sobie Crasha Bandicoot 3 i mam dobrą wiadomość, że do tego Crasha w jeden dzień. Na serio. Całą fabułę przyszedłem w jeden dzień. To było wczoraj. Dzisiaj przeszedłem już całą cienką grę. Ja zdobyłem wszystkie relikty i wszystkie dodatkowe czerwy. Białe, wiecie. Więc wszystko było okej. Co ja mogę powiedzieć o tym poziomie? To jest po prostu... Jedyną nowym wrogiem to jest są goście, którzy tam mają jakiś stos skrzynek żelaznych i robią tego barierę, blokadę albo szkolki, to jest. Ale cóż, jeżeli się teraz zapytacie, zaraz, to jak ja robię Let's Play? Tak, robię Let's Play tak, że... jakby wam to powiedzieć? Robię te Let's Play, że z uploadowaniu tego odcinka robię po prostu następny odcinek, ale jako, że tą grę ogólnie skończyłem, ponieważ no normalnie tak jak rozmawiamy, to normalnie ja mam już nagrane te odcinki reszta. To nie jest żaden poziom, nic, po prostu rozmawiam z wami, ale ja już trochę zaliczyłem, bo troszeczkę czas temu, coś takiego, tydzień temu jakoś tak to zaliczyłem, więc więc teraz się po prostu zajmę się naszym grupą, ale jako, że Crasha tylko skończyłem, teraz tylko czekam, aż żeby go zaplodować, więc teraz po prostu mam teraz tylko taką przerwę z tego, co zrobiłem. I no, jak będę uploadował Crasha 3, to będę robił Team Racing. Znaczy w sensie, jak będę robił trójkę Crasha, to będę uploadował sobie Team Racing. Oczywiście nie na kanał, tylko tak już dla siebie. A jako, że Team Racing też szybko zejdzie, bo sami zresztą widzicie, Let's Play robię tylko w 6-7 odcinków, bo ja się tak szybko robię. No szybko w sensie takim, że jeżeli chodzi o liczbę odcinków, ponieważ tą grę potrafiłby przyjąć jeden dzień, na serio. Tę grę, co teraz widzicie, Crasha 2, potrafiłby przyjąć jeden dzień, ale no niestety jakoś tak planowałem przejść tę grę, ale niestety plany mi jakoś tak się zniszczyły i zrobiłem tę grę w 1,5. Wiecie o co chodzi. Ale cóż, czas na... 6 Warp Room i... Czas na powrót do Air Crash, czyli po to wróciliśmy, żeby przejść przez alternatywny exit. By pójść do Air Crash, a ponieważ możemy i musimy. Ponieważ, żeby zdobyć 100%, trzeba zdobyć wszystkie dżemy. A jako, że ja już zdobyłam 100%, ponieważ się na to powiem prawdziwe zakończenie i się dowiemy, ponieważ to zakończenie będzie kontynuowane, to prawdziwe będzie kontynuowane w Crashu Trójce, od razu od tego momentu, który będzie, ale co? Tutaj widzicie 3 życie. Ja nigdy nie mogę tych żyć zebrać tak, żeby nie zginąć. Po prostu zawsze zginę. Zawsze. Nie ma, nie było nigdy, nie przytrafiło mi się nigdy takie szczęście, żebym ja robiąc to nie zginął. Ale cóż. Mówiąc jeszcze o Crash Team Racing, grałem sobie Beta Crash Team Racing. O mój Boże, Beta była również zginęła Crash Team Racing. Powiedz wam, czemu? Zagrajcie sobie Beta Crash Team Racing, po prostu pójdźcie Crash Team Racing, Prototype albo Beta. I ta gra ma zmiar, na przykład portal, do którego wjeżdżamy do poziomu, ma taką taśmę startową. Nie wiem, czy wiecie. Taka taśma startowa, to wiecie, to jest taka, gdzie jest na wyścigach, to jest dookoła. Szczerze, to jest dobry pomysł. Szkoda, że nie ma tak portalu tutaj, ale cóż. Następną rzeczą, co jest zmienione jeszcze w beta tej gry,
to, że każdy boss w każdej pokazówce ma niebieskie auto. Niebieskie, te jasno niebieskie, czyli ja nie wiem, to jest taki jakiś morski kolor. Albo coś innego, nie wiem. W każdym razie jest taki coś tam. I beta tej gry... nie wiem, co jeszcze nie chciało, nie wiem, po prostu... A, że niektóre poziomy mają jakieś takie sekretne rzeczy. I na przykład nie ma pewnego dźwięku. Zresztą będę wam mówił, że będę robił też sprays. A szczerze nie mogę się doczekać. Bo szczerze, zrobiłem nawet jeszcze dla was takiego vloga, w którym, uwaga, nie pokazuję swoich marzeń, tylko pokazuję gry, swoją kolekcję i mniej więcej pokazuję wam sprzęt, z którego aktualnie nagrywam. I po prostu mniej więcej... napiszcie mi teraz w komentarzach, też nie mówię, że teraz, ale ogólnie jak skończycie oglądać ten film albo w trakcie, czy chcielibyście taką miniserię, takie powiedzmy vlogi, w którym to był co 5 gierek albo co 10 gierek, po prostu zrobić takiego vloga, że o, wiem, za taką gierkę i to grę na przykład się let's playuje albo co. Napiszcie, czy chcielibyście, ponieważ jestem ciekawy. Ja szczerze postaram się to zaplombować, ale niestety mam o tyle głupio, że mój kabel USB na razie nie widzi mojego telefonu, ponieważ potrzebuję aplikacji Samsung Keys. Nie wiem, to się jakoś tak... Nie wiem, no tak, po prostu jakoś. Ale będę wam mniej więcej tłumaczył wszystkie dialogi, co będzie mówiła Kauko, co będzie mówiła Cortex, ponieważ szczerze, może... I to nawet wyjdzie. Mogę wam powiedzieć, że to będzie. Ale szczerze, o, dobry wyraz, szczerze, dobra, no to szczerze, po tym poziomie będziemy robić następny poziom, który się zbie, poziom 2, poziom 2, i tam zdobędziemy żółtego, nie? Tak, zdobędziemy tam żółtego drzewa, zobaczcie, co to fajne, ale cóż, nie wszyscy są idealni. Jak widzicie, musiałem skinąć, ponieważ tam były skrzynki, a jako że nie miałem w ogóle maski, to to się po prostu sam zabił. To po prostu się zabił. I byłaby to smutna śmierć, ponieważ to zginął, a wtedy wiecie, co to czasem dzieje, to po prostu jest taki złość. I będę uploadował teraz dla was 4 właśnie filmiki. Policząc ten, w sensie, że tego vloga, jeżeli mi się oczywiście uda, jeśli nie robię, to moją, po prostu nie będzie go. Najwyżej jutro albo pójdę, bo go przygotuję jeszcze. Ale w każdym razie, jeszcze wrzucę filmik z Game Overem dla was. Pewnie się możecie narzekać, że po co ja wrzucę ten filmik z Game Overem, ale muszę wam powiedzieć, żeby let's play był po prostu pełny, żeby było, że wszystko wam pokazałem, ponieważ może niektórzy nie widzieli jeszcze Game Overa w tej grze. A szczerze, Game Over w tej grze był nawet pokazany, gdy tą grę produkowali, ponieważ był pewien filmik, który zauważyłem, w której to produkowali to, tę grę. No i było właśnie tam takie coś, że był Game Over pokazany, więc wiecie. Ale cóż. Lecimy teraz dalej. I teraz polecimy do góry, na piętro do góry. I pójdziemy do poziomu plętwu, w którym to zdobędziemy z żółtego drzewa. Przepraszam was. Żółtego drzewa. Jeden kryształ i drugiego srebrnego drzewa, ale jako że najpierw zrobiłem złotego drzewa, tak? Najpierw złotego drzewa. Szczerze można nawet ująć, że to jest złoto drzewo, ponieważ jest takiego koloru. Ale co? Wiecie? A nie, zrobiłem teraz. Nie zrobiłem, Nie pamiętam szczerze. A nie, zrobię teraz. Ja zniszczyłem jedną skrzynkę. Teraz. Ale... Mówiąc jeszcze o tym, to mam do was takie jeszcze... Czy mam jeszcze taką sprawę? A, znowu jeszcze, czyli po prostu chyba zrobię wszystkie skrzynki. Tak, zrobię wszystkie skrzynki. Dobra, daj go. Ponieważ... A, zapomniałem! Przecież zrobię złotego drzewa. Wybaczcie za tę papkę. Ponieważ zapomniał mi się z tym pierwszym poziomem, gdzie nie można było jednej skrzynki zmienić. Wybaczcie za to naprawdę. Zapomniał mi się z tym poziomem tempo, czyli tam żółwie, coś takiego z drewna. Drewniane żółwie. Zapomniał mi się z tym pierwszym poziomem, wybaczcie mi jeszcze raz za ten błąd, naprawdę.
Ale cóż, tutaj mi się uda zdobyć ten skill. Naprawdę, ponieważ już sobie oczywiście kryształ też zdobyłem. I za... pewnie się zapytałem, czemu ja pobijam te płyty, ponieważ szczerze, jak weźmiecie checkpointa, to nie będzie wykrywać się czasu z zestawy i to będzie głupie. Nie wiecie, będzie problem wielki, to bardzo, bardzo wielki. Więc mamy tutaj żółtego drzewa i zgodnie z tradycją spadamy. Szczerze, ja nie wiem dlaczego to mam wyświetlić, ponieważ Crash się po prostu tylko tak rytuje. Czy było coś w porządku, bo zjadło tam. Może jakaś piralia go zjadła. Ale cóż, to jest ostatni poziom, który spadłem już nigdy nie będzie tych poziomów. Szczerze, no nigdy w tej grze. No ewentualnie, jeżeli wrócicie do tych poziomów, ale tak no nie będzie na tym poziomie. A szkoda, ponieważ te poziomy są według mnie lepsze od tych Crashów, więc... Soundtrack mają też dobry. Ale ten soundtrack w Crashu Jedynce też był dobry. Tu wiesz, tutaj nie wiecie co. No i może być dobrze. Szczerze? Ja bym chciał się tam naprawdę tam zrobić tego. Ale są niepóki wchodzący w grudniu, jak to tam będzie i tam będzie elektrony spiale. No i to było tak, że stało się taki ten fajny. Naprawdę. Dla mnie nie ma. Szczerze, bym jest taki, że rozmawiam. Naprawdę. Naprawdę podziwiam tych, co zrobili kawał dobrej roboty. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Serię Crasha, ponieważ taki fajny poziomy, taki fajny soundtrack, taki fajny krajobraz, że to jest kasa. Dlatego lubię tą część i nie tylko jej trójkę. Znaczy szczerze, dalsze części też mają spoko, ale one już nie mają taki, wiecie, taki... O, to jest takie... Szczerze, naprawdę, że niektóre części nie mają. Ale powiem wam szczerze, że jeszcze jedyną pompową gierką na PlayStation 2 to jest Crash Taki Place. Ja tą grę kocham, naprawdę kocham. Crash Taki Place. Fajnie się wygląda, naprawdę. Szczerze, Crash of the Time nie spodobał się pochwalić, ale tą grę poszedłem na hardie na 100%. Bo ja mam wiadomo, że to jest tylko dużo fajne, ale nie jest to jest ciężkie naprawdę przejść teraz. Naprawdę, to jest ciężka robota też. Ja sobie nie wyobrażałem tego, pomimo że robiłem to z kolegą na ślepo, bo byłem na serio. Ja jeszcze nigdy nie miałem okazji przejść tę grę na 100%, kiedy próbowałem przechodzić tę grę na 100%, to jest co się okazało? Że mi się kiedyś memorka do Play'a 2 sprawiła. I potem użyłem ROM z złością taką, że cholera nie skończyłem w tej ale gdy postanowiłem, to było bardzo dawno temu, nie wiem, co jakieś 2-3 miesiące temu, albo 4. A postanowiłem się z kolegą zagrać i skończyć tak, jak się udało, jestem teraz bardzo szczęśliwy. I szczerze, jedyną grą, którą jeszcze kończę na PS2 z kolegą, to jest Crash Bandicoot The Wrath of Cortex na PlayStation 2. Jeszcze ta gra jest taka sobie. A powiem wam czemu? Ponieważ to jest wielka kopia Crasha 3. I szczerze, jedyną nową mocą to jest to skradanie się na TNT, żeby TNT szczerze was nie rozsadziło, ponieważ gdy nie macie maski, możecie takie coś robić, wtedy nic się nie dzieje. Ale cóż, czas na komunikat od Coco. Nie, Coco nam teraz mówi, żebyśmy mieli ten. Dziękuję nam, że odebraliśmy, ale żebyśmy mieli ograniczone zaufanie do Cortexa, ponieważ Cortex na pewno to szykuje i ona się dziwi w ogóle, że Crash Cortexowi ufa, ale czas na Sewer Offlaner. I ten poziom dosyć będę, niestety pewnie będę go robił tak, że polera jasna, ponieważ ten poziom już jest trudniejszy, to jest tylko naprawdę. Ten drugi jest trudniejszy, porównując do trzeciego, to jest łatwy. Trzeci poziom to jest twardy łatwy, ale co? I ten gość mnie spalił, co za idiota. Oczywiście ja nie lubię zawartych robotów, więc jak cholera. Dobrym dowodem był Crash 1, a dobrym dowodem będzie teraz ten Crash, ponieważ w tym Crashu to samo. Z tym, że kiedy musimy to zrobić, jest to poziom jest ten fakt. A ponieważ czemu? Kontrolki są inne. I tak dalej, ten po prostu poziom jest zawarty polujący. To jest kolejny powiedział, ominąłem drugą platformę. Tak, ominąłem drugą platformę, ponieważ muszę przejść dalej.
ponieważ są skrzynki, a pewnie nie się nie przydaje. Ale cóż, skoro sobie wezmę, to poszedłem sobie teraz do bonusów, żeby tutaj też skrzynki sobie zabrać. Ponieważ troszeczkę skrzynek by mówiło, ale troszeczkę to nie jest tak, o cholera, bo mówiło 10 skrzynek, nie, ale pewnie jest jakieś 10 na pewno, albo 20, dają życie. I tak, tak, dobra, tak, będę była. No i cholera, ja zostawiłem paskę Aqua. Nie wiem, co ja odwalam, ponieważ ten kolor tak po prostu raszuje w tych dwóch poziomach. Ale cóż, raszowanie jest przyjazne, więc naprawdę jest przyjazne. I widzicie, równo zebrałem mam 0 upasów i mam 61. Hurra! Bardzo szczęśliwy, ponieważ im więcej rzeczy, tym lepiej. Ale pewnie się zapytacie, kto w takim momencie, jak ja robię Game Overa. Powiem wam szczerze, że robię sobie osobny save albo na komputerze, albo na playce. Po prostu spadam ile wlezie, robię wam pierwszego Game Overa, potem spadam ile wlezie na drugiego Game Overa. I wtedy po prostu za pomocą programu Filmy i Działam Computer po prostu sklejam te plany. Tak, żeby było, wiecie, żeby dwa razy Game Overa. Pokazuję wam, co się stanie, gdzie jest, a jak wiecie, jeżeli gdzie jest, to po prostu dalej mnie się kontroluje. A no co wam pokażę wam, co się stanie, gdzie się do, tak jak wam pokażę, gdzie w każdym razie dostaliście hasło. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle sobie spisał to hasło, czy nie, ponieważ to hasło działa, jak to tak. Możecie sobie spisać to hasło i dostaniecie tyle, ile ja miałem, więc tak na to sposobem mówicie. Za pomocą mojej tej śmierci ostatniej, bo mówiliście sobie to hasło. Teraz będziemy tak, nie mówiliście tym sesji Insta, bo ich pan może się, ale będziemy sesji Insta i dosyć nie lubiali z graczy. Szczerze nie wiem z jakiego powodu, ponieważ nie lubię jakiś taki powoli od nas, naprawdę. On był w miarę taki okej. Cholera jest na zimno. A nie jest najlepszy w tym aktu kontekst. Rozwalam jedne rzeczy. Raz, ponieważ po prostu jest rozwiązane 4. Tak. Ktoś tam Ortex, ktoś tam Gomus, Sakasio, czy jakiś tak. Nie wiem, nie znam się na japoński tak bardzo szczerze. Nawet japoński to śmieszny jest, jeżeli chodzi o Crash'a, ponieważ niektóre postacie, tak jak ponieważ mój kolega bardzo lubi oglądać anime. Z tego co się dowiedziałem, to jak oglądałem z nim, no to tam zobaczyłem jeden odcinek szczerze z nim. Nie pocierpiałem i aktorka jedna oddawała też głos Koko w tej grze jak... Ponieważ głos Koko też się zmienia czasami. Oczywiście jeżeli chodzi o wersję japońską. Cortex ma dosyć śmieszny głos. Najlepszy mnie rozwalał o japońskiej wersji też o tym, co... Normalnie w grze w trójce amerykańskiej nie będzie. A w japońskim grze... Crash. Jak wiecie, podwyższony głosy. Cholera jasna jest w grze. Cholera. Co oznacza to, że po prostu będę musiał jeszcze raz zrobić to, ale wiecie co chyba zrobię? Chyba zrobię tak, że po prostu... A nie, nie muszę tego robić, bo przecież trzeba to. Więc może przejść dalej. Bo ja myślałem, że zrobię tak, że wiecie co po prostu go zrobić. Ale jeszcze nie widziałem mój pomocy. Naprawdę, nie widziałem mój pomocy. Więc idziemy dalej. I idźcie w lewo, ponieważ tutaj jest kryształ. Byście ominęli kryształ. Wtedy by się było troszeczkę taka linia, ponieważ jak ktoś tutaj drzewa jest do pomocy, to ten troszeczkę będzie też. Ale oczywiście nie zmuszam do 100% tej gierki, ja 100% ponieważ kocham 100% tej gierki. Jak sami zresztą widzicie, bo dobra, czasami niektóre poziomy są nerwujące, ale da się to przeżyć, naprawdę. To zagrałem tak naprawdę, to jest moje. Oczywiście na pewno dużo osób teraz może powiedzieć, że Minecraft. Ale Minecraft to sandbox. Tak. Szczerze do tej gry naprawdę mówię, nic nie mam. Ta gra jest spoko. Czasami zagrałem z kolegami. I było akurat dobrze. Wybaczcie za to, że do tej gry. No, dobra gierka jest. Czasami nawet zabijam. Jak zagrałem z kolegami, to jak sobie mówiłem, że ja z klasy zagrałem. Cholera jasna, nie wiem.
było coraz bardziej ciekawe, kiedy robiłem kawałkę. Ale nie będę o tym w tym let's play mówił, ponieważ to jest Crash, a nie Minecraft. Jeżeli to był Minecraft, to ja bym opowiadał tę historię. Ale jako, że na opowiadanie historii Minecraft, planuję historię, której opowiadanie Alok, Vlog, czy coś takiego. Czy jakie inne vlogi srogi nie robi. Ponieważ wiecie, kto pije i pali, to chyba robali. Oczywiście to jest... Ci, co zdają takie powiedzenie, no to... Wy to szczerze rozwalam. Ponieważ dostałem taki zawsze, który... Znaczy, byłem w tej sytuacji. Teraz tylko powiem, że nie znowu to nie ponieważ to się podoba, przez to, co nie ma kłamka. Nie wiem, czemu popełnię takie błędy. Cholera jest, to już się pomyliłem, bo teraz... Ja nie wiem czemu wcześniej tego nie zrobiłem, bo nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie, ponieważ ja czasami po prostu nie myślę, to za pierwszym razem będzie wszystko ok. Nie? A to się okazuje, że nie byłem. Nie, naprawdę, krajobraz i szczęście, że byłem w naszej wyśni. Naprawdę. O, patrzcie za to, spadł właśnie cholera jest na zamiast do tyłu. Nie, ja musiałem walczyć z tym zapisem. Jest też takie życie swoje. Ale cóż, musiałem paskę bardzo znacznie, nie robić złotą paskę, nie robić złotą paskę. Ale nie jestem pewien, może będę miał, może nie. Nie chcę was zrobić, ale to będzie. Ale raczej nie sądzę. To jest po prostu, no, może na problem i tyle. I tyle. Wiem, zbliżamy się do końca odcinka, więc jeżeli wam się ten odcinek podał, to nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli jesteście nowi. I tutaj nie zapomnijcie, no, że weźmę w tę górę, i napisać się na początku podatku. Bo szczerze, to jest tak, że nie było pisto. Nie wiem, jak jest teraz, ponieważ ja nie widzę tego, ponieważ nagrywam. Więc zaliczyliśmy pierwsze trzy poziomy i w następnym odcinku zaliczymy pierwsze, znaczy ostatnie dwa poziomy. I to będzie w sumie wszystko. I wtedy zrobimy czwarty świat i piąty. Wtedy będzie już koniec gry. Wtedy wszystko będzie mieć zaliczone na 100%. Wtedy będę mógł się zająć naszym trójką. I szczerze, to będzie na tyle tak więc. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, yo!